Prostopadłościenny pojemnik otwarty na górze ma mieć objętość 10 metrów sześciennych. Długość jego podstawy ma być dwa razy większa niż jej szerokość. Materiał na podstawę kosztuje 10 zł za metr kwadratowy. Materiał na ściany boczne kosztuje 6 zł za metr kwadratowy. Znaleźć cenę materiału potrzebnego do wykonania najtańszego pojemnika. Najtańszego, czyli znowu mamy zadanie z optymalizacji. Teraz może naszkicuję ten pojemnik, żebyśmy sobie lepiej wyobrazili, jak on ma wyglądać. Czyli prostopadłościenny to jest taki, którego ściany są prostokątami i są do siebie prostopadłe. Czyli jakoś tak ten pojemnik będzie wyglądał. Mniej więcej. Wiemy, że ma być otwarty na górze, czyli nie ma tej górnej ściany, nie ma tej górnej podstawy. Czyli tutaj możemy zajrzeć do jego wnętrza od góry. No i wiemy co jeszcze. Wiemy, że objętość ma być równa 10 metrów sześciennych. Więc wszystkie jednostki, których tutaj będziemy używali, jednostki długości to będą metry. Ja tych jednostek nie będę pisał, żeby zaoszczędzić czas i miejsce na tablicy. No i wiemy, że długość jego podstawy ma być dwa razy większa niż jej szerokość. Więc oznaczmy sobie szerokość jako x, wtedy długość będzie równa 2x. Bo ma być dwa razy dłuższa. No to spróbujmy obliczyć teraz, jaki jest koszt wykonania takiego pojemnika. Czyli jaki będzie koszt. No wiemy, że podstawa, zacznijmy od podstawy, kosztuje 10 zł za metr kwadratowy. Czyli każdy metr kwadratowy kosztuje 10 zł. No więc jak weźmiemy sobie powierzchnię naszej podstawy, której tutaj kawałek widać, reszta tutaj zasłonięta przez ściany boczne. To musimy powierzchnię tej podstawy wyrażoną w metrach kwadratowych pomnożyć przez 10 i wtedy dostaniemy koszt tej podstawy w złotych. Czyli to będzie tak, 10 zł za metr kwadratowy razy powierzchnia. Na no powierzchnia to będzie x razy 2x. Czyli pole podstawy to jest x razy 2x. Więc to jest koszt podstawy. Podstawa, do tego dojdzie nam koszt ścian bocznych. Weźmy najpierw. Pierw te ściany, tutaj dwie mniejsze boczne ściany, dodać, one są dwie, czyli będzie dwa razy. No i koszt ścian bocznych jest mniejszy: 6 zł za metr kwadratowy, czyli 2, bo są dwie ściany, razy 6, bo 6 zł za każdy metr kwadratowy. No i razy powierzchnia wyrażona w metrach kwadratowych. No jaka jest powierzchnia takiej ściany? No tutaj. Brakuje mi jeszcze jednego parametru. Brakuje mi wysokości. Oznaczmy tę wysokość jako h. No i wtedy powierzchnia takiej ściany to jest po prostu x razy h. Czyli będzie x razy h. No i do tego dojdzie jeszcze ta ściana boczna większa. I druga taka sama z tej strony. Czyli znowu będzie dodać 2, bo są dwie ściany. Razy 6, bo 6 zł za każdy metr kwadratowy, no i razy powierzchnia, a powierzchnia, tutaj też jest wysokość h, to będzie 2x razy h. To jest pole prostokąta. 2x razy h. Czyli te dwa składniki odpowiadają za koszt ścian bocznych. To będą ściany boczne. Dwie większe, dwie mniejsze. Możemy to wyrażenie trochę uprościć. Bo możemy tutaj powymnażać. 10 razy 2 to jest 20, x razy x to jest x kwadrat. Dodać 2 razy 6 to jest 12, razy x razy h. No i dodać 2 razy 6 razy 2 to jest 12 razy 2, czyli 24 x razy h. No i to znowu można trochę uprościć jeszcze, bo te dwa składniki można do siebie dodać. Czyli to będzie 20x kwadrat dodać 36x razy h. No i to wyrażenie mówi, jaki jest koszt materiałów potrzebnych do wykonania takiego pojemnika w zależności od parametru x i h. Ale musimy zdać sobie sprawę, że te parametry x i h nie są niezależne. A dlaczego nie są niezależne? Dlatego, że mamy jeszcze dodatkowy warunek, że objętość tego pojemnika jest z góry zadana. No i teraz zobaczymy, że ten warunek pozwoli nam wyrazić jeden z tych parametrów przez drugi. Dlaczego? No dlatego, że co to jest objętość? Objętość to jest pole podstawy razy wysokość. A pole podstawy to jest szerokość razy długość, czyli to będzie szerokość x razy długość pojemnika 2x razy wysokość razy h. No i to będzie 2x kwadrat h. No ale wiemy, że to ma być równe 10 m3. Więc jeżeli x... I h są wyrażone w metrach, no to wiemy, że 10 ma być równe 2x kwadrat h. Więc mogę na przykład z tego równania h wyznaczyć, będzie łatwiej, i wstawić tutaj do tego równania później, czyli muszę podzielić obie strony przez 2x kwadrat, czyli 10 podzielone przez 2x kwadrat to jest równe h. No to mogę skrócić tutaj przez 2 i dostanę takie wrażenie, że h jest równe. 5 przez x kwadrat. Czyli z tego warunku na objętość wyznaczyłem h za pomocą x. Więc mogę tutaj wstawić zamiast h 5 przez x kwadrat. No i w ten sposób dostanę taką funkcję. Może ja nazwę tę funkcję, że to będzie funkcja k od x, k jak koszt. I ona będzie równa 20x kwadrat dodać 36x razy. 5 przez x kwadrat. Zastąpiłem tutaj, h, tym. No a mogę tutaj to uprościć jeszcze trochę, czyli że napisać że to jest 20x kwadrat, dodać 36 razy 5, 30 razy 5 to jest 150, 6 razy 5 to jest 30, razem 180 x podzielone przez x kwadrat to będzie 1 przez X razy 1 przez X. No Mogę to zapisać jeszcze inaczej, tak żeby mi było wygodniej różniczkować. Napisać 180 razy x do minus pierwszej. No Dlaczego mówię o różniczkowaniu? No, dlatego, że mamy znaleźć minimum tej funkcji. Napisaliśmy tutaj wzór funkcji, która wyraża koszt materiałów potrzebnych na nasz pojemnik w zależności od jednego parametru x. No, więc musimy teraz znaleźć minimum tej funkcji. Dla, jakiego, dla jakiej wartości parametru x ta funkcja będzie miała wartość minimalną. No a wiemy, jak się szuka takich minimów. Po prostu trzeba obliczyć pochodną, znaleźć punkty krytyczne funkcji, czyli tam, gdzie pochodna się zeruje lub ewentualnie jest nieokreślona. No to obliczmy sobie pochodną. K' od x. To jest bardzo łatwe, bo to jest prosta funkcja. 20 razy x kwadrat. Pochodna x kwadrat to jest 2x, czyli będziemy mieli 40 razy x. No... A tutaj co mamy? x do minus pierwszej. pochodna x do minus pierwszej to jest minus 1 razy x do minus drugiej, czyli będzie minus 180 razy x do minus drugiej. No i widzimy, że ta pochodna jest określona dla wszystkich x poza x równym 0. No ale x równe 0 to co to znaczy? To znaczy, że mamy zerową długość, zerową szerokość, czyli tutaj w ogóle objętość jest nieokreślona. Też wysokość jest nieokreślona, bo mamy x w mianowniku, czyli w ogóle x równe 0 nas nie interesuje. Tak naprawdę interesują nas tylko dodatnie x, -y, więc ten punkt, w którym pochodna jest nieokreślona, nas nie interesuje. Musimy zatem znaleźć takie punkty, gdzie pochodna się zeruje. Takie punkty krytyczne, gdzie pochodna się zeruje, czyli musimy rozwiązać takie równanie. 40x odjąć 180x do minus drugiej ma być równe 0, czyli mogę do obu stron dodać. 180x, czyli będę miał 40x równa się 180x do minus drugiej. No, mogę obie strony pomnożyć przez x kwadrat, czyli będę miał 40x do trzeciej równa się 180. Teraz obie strony podzielę przez 40, czyli x do trzeciej będzie równe 180 przez 40. No to mogę skrócić, to będzie 18 czwartych, czyli 9 drugich. No, i teraz muszę wyciągnąć pierwiastek trzeciego stopnia, czyli x będzie równe ostatecznie pierwiastek trzeciego stopnia z 9 drugich. No, czy jak to woli, to może zapisać to w postaci 9 drugich do potęgi 1 trzecia. No i to jest rozwiązanie dokładne. Jedyny punkt krytyczny, taki, w którym pochodna się zeruje. No, czyli możemy tutaj jeszcze ewentualnie obliczyć przybliżoną wartość, tego miejsca zerowego pochodnej, no to zrobimy to z użyciem kalkulatora. Czyli chcemy obliczyć 9 drugich do potęgi 1 trzecia. To ile to jest? No, w przybliżeniu 1,65. Czyli to jest w przybliżeniu 1,65. No, i teraz to jest prawdopodobnie to minimum, o które tutaj chodzi, no bo to jest jeden taki punkt, który znaleźliśmy. Ale żeby się upewnić, to zróbmy jakiś test, żeby się przekonać, rzeczywi że rzeczywiście w tym punkcie jest minimum. To możemy na przykład obliczyć drugą pochodną naszej funkcji i sprawdzić jej znak w otoczeniu tego punktu. Druga pochodna będzie równa. Pochodna x to jest po prostu 1, czyli to będzie 40. Pochodna x do minus drugiej to jest minus 2 razy x do minus trzeciej. Minus 2 razy minus 180 to będzie plus 360 razy x do minus trzeciej. No i widzimy, że dla dodatnich x to ta pochodna jest zawsze dodatnia, ta druga pochodna. Czyli na pewno w punkcie 1,65 ta pochodna będzie dodatnia. A jak druga pochodna jest dodatnia, to znaczy, że funkcja jest wypukła, a wypukła to znaczy, że ma taki przebieg. No i tutaj gdzieś jest ten punkt, w którym pochodna się zeruje, w którym styczna jest pozioma. Na no otoczeniu tego punktu pochodna jest dodatnia, czyli funkcja jest wypukła, więc widzimy, że na pewno w tym punkcie jest minimum. No więc pytali nas w zadaniu o to, jaki jest ten koszt minimalny, więc musimy jeszcze obliczyć, jaki jest ten minimalny koszt, czyli musimy obliczyć wartość tej naszej funkcji k. Dla argumentu 1,65. To będzie w przybliżeniu równe. No i to znowu z użyciem kalkulatora obliczę. Ta nasza funkcja jest napisana tutaj. Tutaj jest wzór tej funkcji. Czyli muszę obliczyć 20 razy 1,65 do kwadratu. Dodać. 180 razy x do minus 1, czyli podzielić podzielić przez 1,65 to ile to będzie? 163,54, czyli ten nasz minimalny koszt będzie w przybliżeniu równy 163,54 sprawdźmy. Tak, czyli 163 ,54 zł 54 grosze. Czyli taka jest odpowiedź na nasze zadanie. No, czy to jest dużo, czy mało, trudno powiedzieć. Ten pojemnik jest dosyć duży. Ma 1,65 m szerokości, czyli ponad 3 m długości. I pewnie, jak tutaj byśmy ustawili wysokość, to wysokość też wyszłaby pewnie coś koło 2 m. Więc jest całkiem duży pojemnik, więc nie dziwne, że kosztuje materiał na wykonanie tego pojemnika całkiem sporo. 163,54 zł.